Jolanta Święszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie publicystycznym Goście Zembrowa. Moim oraz Państwa gościem jest pani Karolina Ilczuk, specjalista do spraw promocji Urzędu Miasta w Zembrowie. Witam bardzo serdecznie, witam pani serdecznie. Karolino. Dzień dobry. Pani Karolino, Zembrów niejako słynie z podejmowania inicjatyw sportowych, inicjatyw rekreacyjnych. 2 maja inaugurujecie Państwo kolejne wydarzenie sportowe, które myślę będzie równie popularne jak wszystkie inne dotychczas realizowane przez Państwa. Tak, mamy taką nadzieję, ponieważ dotychczas odbywały się tylko i wyłącznie imprezy rowerowe. Tym razem wychodzimy naprzeciw naszym mieszkańcom, którzy bardzo licznie pisali do nas maile z zapytaniem, czy odbędą się biegi w Zembrowie. I tak, 2 maja w Zembrowie odbędą się pierwsze zembrowskie biegi uliczne. W biegu będą mogły pobiec osoby dorosłe na 10 km, natomiast na 5 km będą mogły pobiec osoby w wieku od 16 roku życia. W tym czasie zaplanowaliśmy też imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i będą to biegi na Stadionie Miejskim w Zembrowie na dystansie od 100 metrów wzwyż. Co muszą zrobić mieszkańcy Zembrowa, żeby móc wziąć udział w biegu ulicznym, majówkowym? W biegach na 5 i na 10 km należy zapisać się na stronie internetowej www.sportteamzembrów.pl i dokonać rejestracji. Nie ma żadnych opłat w związku z tą imprezą, także serdecznie zapraszamy Państwa. Natomiast jeśli chodzi o biegi dla dzieci, to zapisy będą prowadzone przez nauczycieli przedszkolnych lub nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych. Mieszkańcy Zembrowa spędzają majówkę na ogół w swoim rodzinnym mieście, czy wyjeżdżają? Może ta impreza ich akurat zatrzyma? No to liczymy. W Zembrowie dużo osób... Myślę, że dużo osób postanowi zostać z racji naszej imprezy. Na pewno są osoby, które już mają plany majowe, jakieś zarezerwowane terminy, z tym trzeba się liczyć. Natomiast liczymy też nie tylko na Zembrowian, liczymy też na okoliczne miejscowości, między innymi na Łomże, na Wysokie Mazowieckie, na Ostrów. I mamy nadzieję, że także zachęcą się mieszkańcy okolicznych wsi z powiatu zembrowskiego. Także zapraszamy serdecznie wszystkich. Pierwszy zembrowski bieg uliczny już niebawem, a skąd pomysł, żeby zorganizować tego typu imprezę? Pomysł jest oddolny, czyli pochodzi tak naprawdę od naszych mieszkańców. W ubiegłym roku otrzymaliśmy właśnie kilka zapytań i mnóstwo telefonów w biurze promocji, że jest bardzo dużo imprez rowerowych, tak, bardzo fajnie. Natomiast bardzo chętnie nasze mieszkańcy pobiegliby w biegach. Stąd też pan burmistrz zadecydował już w roku ubiegłym, żeby takie biegi zorganizować i taka była inicjatywa. Pani Karolino, dziękuję serdecznie za dzisiejszą bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję. A my oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału mieszkańców Zembrowa, a także ościennych powiatów w pierwszych zembrowskim biegu ulicznym. Już niebawem 2 maja serdecznie zapraszamy. Moim Państwa gościem była natomiast pani Karolina Ilczuk, specjalista do spraw promocji Urzędu Miasta w Zembrowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.